Zapraszam Was do tego, aby sięgnąć do dzisiejszych czytań mszalnych i aby ze spokojem przeczytać i przemedytować pierwsze czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami. To fragment, który mówi o fascynacji miłością. Fascynacji miłością Boga do każdego z nas. Co więcej, możemy na nowo rozpalić tę naszą radość z tego faktu, jak bardzo Bóg nas kocha. Ale jest jeszcze jeden motyw tejże medytacji. Kiedy uświadomimy sobie tę Bożą miłość, nie możemy zatrzymać tego daru dla siebie. Będziemy chcieli tym darem dzielić się z tymi, którzy żyją wokół nas, ale także dzielić się tym darem z tymi, którzy żyją gdzieś tam na krańcach świata. Mówił o tym święty Jan Paweł II, kiedy w encyklice misyjnej Redemptoris Missio napisał: nie możemy być spokojni, kiedy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my, odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. O tym mówił również papież Benedykt, który wspominał, że tak naprawdę, kiedy głęboko przeżywamy Eucharystię, nie możemy ze spokojem w niej uczestniczyć, nie myśląc o tym, że ktoś nie spotkał jeszcze Jezusa i nie doświadczył Jego miłości. I o tym przypomina nam wciąż papież Franciszek. To jego wstańcie, idźcie, zostawcie wasz spokojny świat po to, aby dzielić się Jezusem, aby głosić Ewangelię z radością. Mówi, nikt nas nie może pozbawić tej radości, że znamy Jezusa i chcemy Go innym zanieść. Pomyślmy o tym, jak fascynująca jest Boża miłość i że my możemy tę Bożą miłość zanieść innym. Wzorem dla nas zostaje Maryja, ta, która po zwiastowaniu poszła do krewnej Elżbiety, niosąc Jezusa pod sercem. Święty Jan Paweł II mówił, że Maryja w tej drodze do Elżbiety jest wzorem misjonarki. To pierwsza misjonarka. Kiedy uczestniczymy w mszach roratnich i patrzymy na świecę roratnią, chcemy do tej prawdy również wrócić. Ta świeca przypomina Maryję jako osobę, ale także całe jej posłannictwo. Posłannictwo służenia dziełu zbawienia, niesienia Jezusa do każdego człowieka.